Siemaneczko, w 183 części Let's Play Gothic 2 Kroniki Myrtany. Tak, przekimałem się, troszeczkę się pokręciłem tu i tam, parę skrzyneczek zamków pootwierałem. U Innosa się po... modliłem czy się nie modliłem? Mniejsza, w każdym bądź razie. Tak, tutaj kieszonki. Fajnie to wygląda w ogóle. Z nimi to nie ma co gadać. Kieszonki już mają sprawdzone. Z tym jest jedynie opcja. Witaj. Tak, tak. Witaj. Nazywam się Kusto i mam nadzieję, że nie przyszedłeś mi przeszkadzać. Nie, oczywiście, że nie. Co możesz mi powiedzieć o klasztorze? Mhm. Zapewne niewiele więcej ponad to, czego możesz się dowiedzieć od innych magów. Jeśli bardzo interesuje cię historia tego miejsca, powinieneś poczytać odpowiednie książki. Na pewno jakieś znajdziesz w naszej bibliotece. Być może. Jak życie? Jak życie każdego maga wody. Przepełnione modlitwami do Adanosa i ciężką pracą. Oczywiście. Jak życie... Dobra, czyli nic więcej się od niego nie dowiemy. To możemy stąd spadać, bo czeka na nas questik jeszcze związany z Paladynem. Byłem tutaj mianowicie, te miejscówki, tam jeszcze na górę jest do wieży. Były dwie księgi do przeczytania, te z, o Jezu, stojaki z księgami. Po 50 expa i dwie skrzynie. Tam jest w ogóle sztaw królewski do ogarnięcia. Znaczy już go wziąłem wcześniej, myślałem, że coś jeszcze tutaj jest. No, nie było to takie epickie, żeby to zostawić na odcinek, a trzeba było trochę pokombinować. Znaczy, dwa zwoje na sen były potrzebne. O, i tyle, nie? A w skrzyniach, no kurde, spodziewałem się czegoś dużo więcej. A, już wiem, co mi się przypomniało. Przecież ja mam księgi do przeczytania i notatki z przesłuchania brata. Właśnie, bo już chciałem iść dalej. Tylko 50? Więzień 31. Kurwa, już numerki im nadawali. To już możemy sobie wyobrazić, jaki tam był syf. Przesłuchanie numer 5. Zdobyte informacje brak. Ogólny komentarz. Pomimo zastosowania wielu różnorodnych metod wydobywania informacji, przesłuchiwany wciąż nie ujawni nic przydatnego. Wydaje się najbardziej podatny na podtapianie i przypalanie rozżarzonym prętem. Ale wywołuje to głównie bardzo prywatne i traumatyczne wspomnienia. W majakach kilkukrotnie wspominał coś o kuźni ojca. Wygląda na to, że obwinia się za jego śmierć. Albo ten łysy drań jest cholernie trudny do złamania, albo naprawdę nie ma pojęcia o organizacji wywrotowców. Tak czy inaczej, rozkazy szefa są jasne. Przesłuchiwać aż się do czegoś przyzna. Przynajmniej będę mógł wypróbować na nim nowe zabawki od Bradlocka. Skurwysyny. Pieprzone. Gnoje. Korytarze Wartchal. Krótki opis podziemnych korytarzy twierdzy Wartchal. Czego by nie napisać o tych na wpół legendarnych podziemiach na Archolos, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie uważał to za bzdurę. Można powiedzieć, że proces niszczenia kronik wyspy przez Myrtańczyków odniósł skutek. Teraz mało kto jest w stanie odróżnić legendy od faktów, prawdę od badań. Tylko dzięki logice i szczątkowym zapiskom możemy się domyśleć, co znajduje się w trzewiach tej starożytnej fortecy. Niemal pewni możemy być ogromnych skarbów ukrytych w salach Wartchal, gromadzonych latami przez właścicieli twierdzy, a które przez klątwę ciążącą na tym miejscu nie miały okazji zostać rozgrabione. Czy jednak twierdza kryje coś czegoś, czego wartość nie da się oszacować? Czy naprawdę kryje grobowiec zjednoczyciela wyspy Wolfzaka? Czy razem z nim złożono tam potężny artefakt Adanosa Rozjemce? Tutaj niestety mamy do dyspozycji więcej pogłosek niż realnych źródeł historycznych. Przeszłość twierdzy jest tragiczna oraz niejasna, co wynika z niszczenia kronik przez ówczesnych Myrtańczyków. Podobno w podziemiach Wartchal znajduje się Wolfzak, grobowiec legendarnego władcy wyspy Wolfzaka. Wielu mieszkańców Archolos pod dziś dzień myli tę nazwę, jak będzie okazja, to zapytam o to Riordiana. No i właśnie okazja się nadarzyła.
Mógłbyś mi opowiedzieć coś więcej o Warnie? Sam nie wiem zbyt wiele. Większość ksiąg, które tu mamy, skupia się tylko na najważniejszych wydarzeniach. Okej. Słyszałem jednak, że gdzieś w podziemiach klasztoru jest mała i tajna sekcja biblioteczna z najbardziej niedostępnymi dla ogółu księgami. O, proszę. Jako iż arcymagowie nie popierają naszej misji, to nie mamy co marzyć o legalnym dostępie. Gdyby udało ci się tam w jakiś sposób dostać, to może znalazłbyś książkę, która rzuci nieco światła na te ruiny. Może? Może tak zrobimy, jak się uda. Mówią, że mądrość... Dobra, dostaliśmy też jakiś wpis. Gdybym chciał zdobyć więcej informacji na temat ruin Warthal, mogę spróbować dostać się do zamkniętej biblioteki w katakumbach klasztoru. Będę musiał znaleźć sposób, by przejść obok maga pilnującego wejścia. Wiem, był taki mag. Może go uśpimy. Kurde, tylko chyba mi się zwoje na sen skończyły. Bo wykorzystałem wszystkie. Szlak. No był taki, kurde, no był. Nowych zwojów tu raczej nie wyczaruje. Nawet chyba nie bardzo jest tu od kogo coś kupić, nie? Kurczaczki. Zapomniałem o tym gościu, że on tam czegoś pilnuje. Warto tam do niego wpaść i to poczytać. Tu jesteś. Co jest? Może tym razem twoje zapędy do ładowania się w kłopoty. O co chodzi? Jakoś nam pomogą. O co chodzi? Widzisz te ścierowojady na wózku? Te przedziwne okazy nieznanego jak dotąd pochodzenia pojawiły się na wyspie kilka tygodni temu. Gdy tylko o nich usłyszałem, zleciłem Kardenowi wybicie wszystkich okazów. Niestety... Co to za okazy? To, że z dnia na dzień jest ich coraz więcej. Może znowu sprawka orków? Do tej pory leczyliśmy tylko skutki, ale czas zwalczyć w końcu przyczynę. Masz teraz doskonałą okazję, by udowodnić, że nie jesteś karą zesłaną przez Adano. Jeśli jesteś zainteresowany pomocą, to porozmawiaj z Kardem. Dobrze, tak zrobię. Jak się masz? Te wasze rewelacje o Volkerze są niepokojące. Mam nadzieję, że no właśnie nie. Co to jest? O co tutaj chodzi? Skrzydełko czy nóż? Może jakaś znowu sprawka z orkami, jak ten brzytwiak pieprzony. Ja wiem, czy jakoś inaczej wyglądają, tak bardziej ciemnie, nie? Ciemnie. Wiecie o co chodzi. A może już jakiś czas leżą i śniały po prostu. Co to za kuferek? Dobra, musiałem już go sprawdzać. Przez chwilę miałem nadzieję, że jednak nie. Dobra, pogadajmy z tym, z Kandakiem. Nie, jakim Kandakiem, przepraszam. Hej. Kardenem. Co słychać? Jeśli planujesz zapuszczać się w gąszcz, pamiętaj o trzech rzeczach. To już słyszeliśmy. Ucz mnie. W takim razie... Łuki, zręczność, nie, dziękuję. Możemy pohandlować? Masz coś ciekawego? Masz wielką kuszę. 190. No, mocniejsza od naszej. No, ale wymaga więcej siły. Nie stać nas na tą siłę teraz. I no i mamy mniejszą penetrację i nasza daje buffa plus 10 do kuszy. Także nasza jest, powiem wam, zajebista. Złota... O, złotą kuszę to mamy taki schemat. A czym ona się różni? A, ma lepszą penetrację o 5. I tyle. Może kupimy tą cięciwę. Tego może mi brakować. Dobra, i tyle. Karden, co cię tu sprowadza? Dawno się nie widzieliśmy, co? Pamiętam, jak jeszcze niedawno parę topielców było dla ciebie wyzwaniem. Tak teraz... było. Tak było. Wyglądasz, jakbyś mógł położyć cieniostwora gołymi pięściami. Jeśli o mnie chodzi, to staram się jakoś utrzymać na powierzchni. Odkąd Ramzej zwolnił mnie z powodu tej bestii, zacząłem pracować dla magów z klasztoru. Nigdy bym nie pomyślał, że potrzebują tylu przeróżnych rzeczy prosto z lasu.
No proszę. Rierol powiedział, że mam ci pomóc. Pomóc? Chyba raczej zająć się tą sprawą. Ja mam już dość. Ledwo przeżyłem ostatnie spotkanie z tymi paskudztwami. O co chodzi? O co chodzi, no? Możesz mi powiedzieć o nich coś więcej? Wyglądają prawie tak samo jak zwyczajne ścierwojady. Prawdziwą różnicę można tylko poczuć, kiedy jeden z nich cię dziabnie. Gdy pierwszy raz od takiego oberwałem, to myślałem, że jakiś szaleniec trafił mnie kulą ognia. Te bestie są naprawdę niebezpieczne. A skąd one się wzięły? Wiesz, skąd pochodzą? Tego nie udało mi się ustalić. Większość z nich upolowałem w okolicy winnicy Valerio i wioski Silbach. Chociaż trafiały się też pojedyncze osobniki, które spotykałem w zupełnie innych częściach wyspy. Miejmy nadzieję, że ty będziesz miał więcej szczęścia niż ja. Jeśli tak dalej pójdzie, to za niedługo będą łazić po całej wyspie. Kurde, ta bestia też była niedaleko Silbach. Niedobrze, niedobrze, bardzo niedobrze. Czekajcie, zerknijmy sobie na mapę, żeby mieć jakiś podgląd sytuacji. Czekajcie, Archolos, tak. Silbach i Valerio. A z kolei ta bestia była w lewo od Silbach w tym lasku, nie? To mogło się to rozejść, mogło przyjść znowu od rzeki. Kurwa, to może być znowu sprawa pieprzonych orków. Albo może, nie no, Volker, to już mam chyba lekką paranoję. Tak? W jakiej sprawie? Znaczy w jakiej... Kto to, nie, to jest zwykły ogrodnik. Kiedy miałeś okazję poznać te ścierwojady? Karten powiedział, że dziobnięcie tych ścierwojadów pali jak ogień i że większość z których upolował przebywał w okolicach winnicy Valerio oraz Silbach. Czy przypadkiem Bodowin również nie miał z nimi problemu? Czekajcie, zapiszmy sobie. Już kurde nie pamiętam tego wątku. Może? Może i tak było. Nie rozumiem w ogóle. Karten nic mi już nie powie, dobra. Chyba miałem okazję poznać już te ścierwojady. Doprawdy? Gdzie i kiedy? Jakiś czas temu w pobliżu pracowni Bodowina. Nękały jego. Było coś takiego, no. A cóż to za nowy alchemik? Nigdy o nim nie słyszałem. Serio? Myślałem, że jest powszechnie znany. Ma pracownię pomiędzy wioską Silbach a miastem. No. A, o tym miejscu mówisz. Tak to jest, gdy człowiek nie opuszcza murów klasztoru przez całe dekady. Za moich czasów urzędował tam jeszcze mistrz Hilger ze swoim uczniem. Wygląda na to, że albo zmarł po prostu, nie? Skoro więc wiesz, gdzie zacząć poszukiwać, nie chcę nawet myśleć o wpływie tego gatunku na lokalną faunę i... Tylko skąd się to wzięło do cholery? Fajnie, że znowu zadanka się pojawiają. Czuję, że teraz będzie dużo... dużo będziemy orków spotykać, mam takie przeczucie. Jestem ciekaw, czy będą też na mnie polować ludzie Volkera. Poza miastem, bo w mieście to wiadomo, że będzie ciężej. Pytanie, jak gildia będzie na nas patrzeć. Mam nadzieję, że się nas nie wyrzeknie, nie? Jerol naprawdę długo musiał nie opuszczać klasztoru. Nie kojarzy nikogo o imieniu Bodowin. Twierdzi, że za jego czasów tę pracownię zamieszkiwał niejaki Hielger. Pora wyruszyć w tamte okolice i poszukać tych dziwnych ścierwojadów. Ciekawe, po co poruszali ten wątek Bodowida, no ale dobra. Hej. Co ja tu chciałem... A, tutaj była ta pracownia. Jest tu gdzieś nasza kochana Anna. Czy znaczy Anna? Ej, ty. Ja. Magowie są wy. Dobra, nic tu więcej nie pogadamy z nią. Chodźmy w kierunku naszego paladyna. Nie można. W końcu wyglądasz jak człowiek. Magowie wody naprawdę są mistrzami magii leczenia. O, powiedzmy. A jak radzisz sobie ty? Udało mi się nie sięgnąć po butelkę ani razu od czasu naszego ostatniego spotkania. No to dobrze. Jestem z tego dumny. Jednak wciąż czuję tą samą pustkę co wcześniej. Co, jeśli wszystko
co robi nasz zakon, nie ma żadnego wyższego. Zacząłem nawet rozmawiać na ten temat z kilkoma magami wody. Zaproponowali mi zgłębienie tekstów z mądrościami Adanosa, ale jakoś nie jestem tego pewny. Teraz zostanie. Jak czytanie o równowadze i balansie ma mi niby pomóc przywrócić wiarę w ogień sprawiedliwości i... Zresztą nie będę ci już więcej zawracał tym głowy. Nie no, luz. Pewnie masz dość swoich problemów i nie możesz się doczekać opuszczenia... Wojownik Innosa, oczywiście. Kandak przestał pić, ale dalej nie potrafi sobie poradzić ze swoimi wątpliwościami. Muszą znaleźć dla niego jakąś robotę. Śmieszne, jak zostanie tym paladynem Adanosa. Nie? Pierwszy raz w historii. Wszystko git? Hej. Myślałem, że coś tutaj się dzieje. Tam są te katakumby, ale tu mamy dwóch gagatków, z którymi musimy pogadać. Hej! Wszystko jest git. Co? Trochę szkoda, że magowie każą nam tyle siedzieć. Dobra. Chodzi o tych dwóch. O! Mówię to chciałem zapisać. Słyszałem tam jakieś odgłosy ostatniej nocy. Ale skąd tam się wzięły te wszystkie bestie? Ja nie zamierzam mówić o tym magom. Sprzątanie cmentarza to nasz przydział. Okej. Znając ich zasady, to my będziemy mieli przez to kłopoty. Ciszej! Ktoś tu jest! Co tam się dzieje, panowie? Czyżbyście mieli jakiś problem? No? Nie, nie mamy żadnego problemu. Czyżby? Wszystko jest w doskonałym porządku. Spójrz na niego. Wygląda, jakby potrafił sobie poradzić z bestią czy dwiema. Może nam jakoś pomoże. Może, może tak. Powiecie mi, co się tutaj dzieje, czy nie? Dobrze, już dobrze. Mamy problem. I to całkiem spory. Od jakiegoś czasu, praktycznie każdej nocy, usłyszeć można dziwne odgłosy pochodzące z cmentarza. Początkowo myśleliśmy, że to może jedynie wiatr czy szum oceanu, ale dzisiaj znaleźliśmy ciała tych bestii porozrzucane między grobami. Jeśli mam być szczery, to nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Jesteśmy opiekunami cmentarza, a naszym zadaniem jest dbanie o spokój zmarłych i czystość okolicy. Mamy jeszcze tylko rok do próby wody. Jeśli magowie uznają, że to nasza wina, to możemy zapomnieć o święceniach w ciągu najbliższej dekady. Właśnie. Może mógłbyś się zająć sprawieniem, że te ciała znikną i że nie pojawią się już żadne następne? Nie mamy zbyt wiele, ale z chęcią oddamy ci część naszych zwojów i książek. Oj, to jest dobra informacja. Sprawdzę ten cmentarz. Pewnie. Dziękujemy. Wyświadczysz... Pewnie, dobra. Myślę, że to jest dobra fucha dla naszego paladyna. Tak, i pójdziemy prosto do Kandaka, zanim tam w ogóle pójdziemy na ten cmentarz. Mam nadzieję, że się zgodzi na to, nie? Zobaczymy, jaka będzie jego reakcja. Znaczy, może teraz już zapiszmy, bo może trzeba będzie go przekonać. Cholera wie. Znalazłem zadanie dla ciebie. Doprawdy? Nowicjusze znaleźli jakieś martwe bestie na cmentarzu. Chłopcze, ja potrzebuję powrotu wiary, a nie oczyszczania cmentarza z polnych bestii. Jestem pewny, że bez problemu poradzisz sobie z tym zadaniem sam. No come on. Naprawdę? Tak mnie zgasił od razu? Kandak najwyraźniej nie jest zainteresowany pomocą w sprawie cmentarza. Tak czy inaczej powinien przyjrzeć się tej sprawie. Może jeszcze trafię na coś, co skłoni go do pomocy. Czyli musimy śledztwo zacząć sami. Mam nadzieję, że tam znajdziemy coś, co go przekona, bo... Inaczej no to będzie troszkę słabo. Bo tu innej fuchy dla niego nie znajdziemy. I się podłamie i znowu zacznie chlać. No dobra, o, coś tutaj mamy, zębate ziele. Dziwne jakieś dźwięki. Dobra, zbadaj zwłoki. Goblin? Sam? To bardzo dziwne. Faktycznie, patrzcie, jaki kurwa ten przysypany ziemią, nie? Ciało wygląda, jakby ktoś je zakopał w pośpiechu. No. A to nie jest goblin, to jest... Nie wiem, czy to nie jest topielec.
Wilk? Dziwne. Nie widziałem na tej wysepce żadnych wilków. No ja też nie widziałem, zgadza się. Ciała wyglądają na zakopane nieudolnie i w pośpiechu, a przede wszystkim są bardzo świeże. Co jednak najdziwniejsze, zobaczyłem wyłącznie po jednym osobniku z różnych gatunków, które raczej nie powinny się tutaj znaleźć. Jeszcze jakieś pluskanie słyszę. Nie, tam raczej na dół to nie powinienem zejść. Zerknijmy sobie do kaplicy. Nie, to Naprawdę? Co tu się stało? W kaplicy zmartanej znalazłem posąg Innosa. Ciekawe, czemu na cmentarzu w klasztorze magów wody znajduje się podobizna innego boga. To, czego dowiedziałem się do tej pory, powinno wystarczyć do przekonania Kandaka. A dlaczego nie? Dlaczego nie Innos? W sumie nie zwróciłem na to uwagi, żeby to coś nie tak, nie? Ale to jest dobry atut, żeby przekonać Kandaka, no. Mam przynajmniej taką nadzieję, że tu ruszy swoje zakute dupsko w zbroję paladyna i weźmie się do roboty na chwałę Innosa, nie? Z wami jeszcze możemy... Nie chcę żadnej... Dobra, myślałem, że spytać się możemy jeszcze o coś, ale nie, to nie. Chodźmy tutaj do naszego paladyna. W sprawie tego co... A ty znowu o tym. Chyba już ci coś mówiłem. Posłuchaj mnie. Czyli po prostu pozwolisz, by posąg Innosa był bezczeszczony? No. Na cmentarzu jest kapliczka Innosa? Przecież to klasztor magów wody. A jednak tam jest. Może to jest właśnie ten znak, na który czekasz. Możesz mieć rację. Chodźmy. Spotkajmy się w nocy przed wejściem na cmentarz. Podobno to wtedy dochodzą z jego strony dziwne odgłosy. Doskonale. Dzięki temu sprawiedliwość dosięgnie winnych, złapanych na gorącym uczynku. Dokładnie. Jak się mają? Muszę. Dobra, może nawet jeszcze zrobimy to zadanie. Kurde, mam ochotę wyjaśnić tą sprawę do końca. Dobrze, że jesteś. Już mi... Chodź za mną. Dobra. Myślę, że ktoś tam robi niezłą burdę, specjalnie pewnie, jakiś żartowniś. Zaraz się przekonamy. Czy tu jest, czy... Co jest, kurwa? O! Dobra. Moment. Dobra. Gnojki. Oh shit. Holy shit. Dobra. Troszkę nie spodziewałem takiej obstawy. Jeszcze coś? Co jest grane? Nikomu nie pozwolę profanować kaplicy. Tak jest. Kto tam jest? O kurwa. Co jest grane? Błagam! Nie róbcie mi krzywdy! Ja nic złego nie zrobiłem! Sprofanowałeś kaplicę Innosa oraz cały ten cmentarz. Za takie zbrodnie należy ci się tylko jedna kara. Spokojnie, nie szalej teraz. Zaczekaj, wysłuchajmy go. Co powie? Chcesz wysłuchiwać bluźnierstw tego oprawcy? Nie jestem żadnym oprawcą. Po prostu chciałem poćwiczyć magię przyzwania. Przepraszam, naprawdę przepraszam. To wszystko wymknęło mi się spod kontroli. Nie próbuj się wyłgać ze swoich zbrodni. To by się zgadzało z tym, co dzień wcześniej tu znaleźliśmy. Moment, ja znam tego nowicjusza. To ty czarowałeś pod plebanią magów ognia w mieście. Tak, to ja. Rozważyłem wszystkie słowa twoje oraz magów i postanowiłem uczyć się w klasztorze. Dobrze, chłopcze. Przekonaj mnie, że nie jesteś winny zarzucanych ci zbrodni. Od zawsze fascynowała mnie magia przyzywania. Nie zastanawialiście się nigdy, skąd biorą się te wszystkie przyzwane istoty? Czasami. W klasztorze jednak nikt nie chciał mi odpowiedzieć na to pytanie. Ciągle tylko magia leczenia i tworzenie eliksirów.
Dlatego nuda. Postanowiłem samemu poeksperymentować. Mm-hmm. Wiem, że nie powinienem i popełniłem wielki błąd. Już nigdy więcej tego nie uczynię. Tylko błagam, nie zabijajcie mnie! To skąd te wszystkie szkielety? Chciałem przyzwać szkielety gobliny, ale chyba coś poszło nie tak, bo gdy tylko się pojawiły, to rzuciły się w moim kierunku. Dlatego schowałem się w kaplicy. A ludzkie szkielety? Nie przyzywałem ich! Takie zwoje są całkowicie zakazane! To ta cała magia musiała obudzić pochowanych tutaj ludzi. Musicie mi uwierzyć! Co o tym sądzisz? Kurwa. Nie, wydaje mi się, że chłopak mówi prawdę. No te zwierzęta dzień wcześniej, chociaż te ludzkie szkielety teraz... Dobra, zaryzykuję, że mówi prawdę. Chłopak mówi prawdę. Może to sam Adanos skierował nas tutaj, byśmy uratowali go przed własną magią. To by było bardzo podobne do sposobu, w jaki działa Adanos. Mhm. Chyba zaczynam rozumieć przesłanie tej historii. Sam Adanos widział moją pychę oraz złość. Tak, i tak. I postanowił nauczyć mnie pokory. Przejrzałem. Jakby zasłona opadła z moich oczu. Nie ma prawdziwej sprawiedliwości bez równowagi, ale nie może być też balansu bez odwagi. Otrzymasz zasłużoną karę, chłopcze, ale będziesz miał możliwość ją odpokutować. Udaj się do arcymagów i opowiedz im, do czego doszło. Dziękuję! Dziękuję wam za darowanie mi życia! Zmywam się! Mogło skończyć ci źle. Dzięki, zacząłem pojmować prawdę o naszym życiu i naszej wierze. Pozwolisz, że udam się teraz na modlitwę w kaplicy Adanosa. Okej. Okay. Mam jeszcze wiele. Będziesz wiedział, gdzie mnie... Tak też zrobię. Jak? Odkąd mi pomogłeś? Dobra. Dobrze, że mamy... Ja tu się modliłem w tej kaplicy, nie? Aha, tutaj już mamy zakończone, tak? No tak. Takiego obrotu sprawy się nie spodziewałem. Gandalf uznał swoje ostatnie przygody za znak od samego Adanosa, by zaczął w swoim życiu przestrzegać zarówno nauku najmłodszego z boków, jak i Innosa. Przynajmniej teraz nie będzie narzekał na brak wiary i motywacji. Dokładnie. Myślę, że ten chłopak mówił prawdę. Myślę, że tak. Stare łuki i te sprawy. Widzę, że szkoda, żeby to zostało, nie? No nie no, zestrzał później można zrobić zawsze. Zawsze później możemy zestrzał zrobić, wiecie, bełty. Dobra, ale na przykład tego tałataństwa to starczy. No możemy stąd spieprzeć, już nie bądźmy tacy dokładni. Nie, dobra, chodźmy, bo jeszcze chciałbym odebrać nagrodę od tych dwóch. Tylko, że kurczaczki... O, są tutaj, to dobrze. Słyszeliśmy odgłosy walki. Co? No. To długa historia, ale cmentarz jest już bezpieczny. Dokładnie. Pięknie, dzięki. Naprawdę ratujesz naszą przyszłość w klasztorze. Spoko. Będziemy wdzięczni, jeśli nie powiesz o tym zajściu naszym. Proszę, to w ramach podziękowania od nas obu. Gwiezdnej mocy? Pierścień gwiezdnej mocy? Kurde, spodziewałem się, że może jakiś zwój dostanę. I tylko 100 expa. Pierścień gwiezdnej mocy. Co to jest za pierścień? Jeszcze byśmy sobie zerknęli. Wodnego kręgu mam pierścień. Nie wiem, czy go nie znalazłem tam przy tych skrzyniach, co na początku mówiłem. Jest, gwiezdnej mocy. Premia. Okej. Okay. Taka sama nagroda. Dobra, na dzisiaj to tyle, także wpadajcie do opisu, trzymajcie się i na razie.